Niestety po raz kolejny Urząd Skarbowy otrzymał informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. Zarządca budynku nie zaryzykował, aby urząd działał normalnie i mimo tego, że było to kolejne zgłoszenie, zdecydował o ewakuacji. Ewakuowano zarówno urzędników, jak i ludzi, którzy w tym czasie byli w budynku. Była wyłączona ulica, należało się liczyć z tym, że są utrudnienia. Grupa minerysko-pirotechniczna sprawdziła budynek, tak jak w poprzednim przypadku, nie potwierdziło się to. Podobnie jak tamtym razem były to informacje przekazywane do wielu urzędów skarbowych na terenie województwa i sprawa ta będzie połączona z tamtejszym postępowaniem, które jest prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Czy tą osobę, która wysyła informacje, trudno namierzyć? Jak widać, skoro wysyła dalej, są to czynności zakrojone, prowadzone przez samą, że tak powiem, Komendę Wojewódzką. Nie udało się w chwili obecnej ustalić. Miejmy nadzieję, że ta osoba odpowie za swoje czyny. Jakie konsekwencje prawne grożą takiej osobie? Jest to wszczęcie alarmu w związku z ewakuacją. Ta osoba odpowiada za przestępstwo. Ale też poniesie koszty związane z reakcją służb ratunkowych. O tym może zadecydować sąd.